Czy w Turcji jest trudno kupić się nieruchomość? Rynek się zmienia? No, niedźwiedź tutaj może coś kupi w tej Turcji. W momencie najtańsze jednopokojowe mieszkanie. Pytali się, jakie są ceny. Justyna pracuje w biurze nieruchomości. Nas to zawsze interesują ceny, nie? Jak w danym kraju, na przykład jakby przyszło kupić, bo nie wiem, czy wiecie, my jeździmy po to, żeby gdzieś znaleźć fajne, nowe miejsce do życia. Być może w Turcji. Bardzo nam się Turcja podoba, ale z tego co wiem, nie jest tak łatwo tutaj o pozwolenie na pobyt, na rezydenturę. I też fajnie by było się zorientować właśnie, jakie są ceny nieruchomości. Bardzo dużo się buduje, szczególnie w tym rejonie. Jesteśmy teraz w okolicach Fethiye i są takie jak w Hiszpanii, o widzicie? Takie kompleksy, gdzie można sobie kupić apartament z basenem, bez basenu, osobny domek, prawda? Różne, no. Tak jak wspomniałam, jak w popularnej teraz wśród naszych rodaków Hiszpanii. A w Turcji, jakby Turcja jest takim nieodkrytym, moim zdaniem, taką nieodkrytą perełką. Osobiście właśnie mówimy sobie tu z niedźwiedziem, że my wolelibyśmy mieszkać, kupić apartament tutaj w Turcji niż w Hiszpanii. No. No to idziemy się zapytać, może Justyna nam powie coś o cenach i w ogóle jak to wygląda tutaj z przepisami. A wszędzie wszystkie napisy są po angielsku. Taki turecki Benidorm. Jak byliśmy w Hiszpanii, to tam odwiedziliśmy takie miasto Benidorm. Bardzo popularne wśród Anglików. Jak ktoś nie widział, to polecam ten odcinek. I tutaj jest trochę podobnie. Jakie nazwy sklepów? Harrods. Mimo, że to oczywiście nie jest Harrods, tylko malutki sklepik. A przed chwilą minęłam kafejkę, gdzie sprzedają kawę i tam było Starcups, nie? Nie Starbucks, tylko Starcups. I takie logo było też zielone, dokładnie bardzo przypominające Starbucks. Tutaj jak widzicie, ludzie sobie jedzą. O, i wszystko po angielsku, nie? Patrzcie. Tutaj jest taka jakby główna ulica, pełno jest barów i restauracji. Teraz do południa jest cisza i spokój, ale wieczorem wszędzie po prostu jak taka Ibiza. Zobaczcie, nawet ceny są podane w funtach. O, poczekajcie, zamieniliśmy się pieskami. A teraz ja tu nasze rumaki prowadzę. Już chyba jesteśmy blisko. Buy two, get one free on all cocktails. Proszę bardzo. Czyli dwa za jednego. O, jesteśmy
Dało nam się dojść bez nawigacji nawet. Na czuję. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ośmiu tak przywita ładnie. O, Bela cię przywita. Proszę bardzo. No to fajnie. Justyna zgodziła się odpowiedzieć nam na kilka pytań. Powie nam, jak tutaj wygląda właśnie zakup nieruchomości, w jakich cenach jest. Nie wiem, co tam jeszcze nam powie, zaraz zobaczymy. Lecimy do Turcji. No dobra, to powiedz mi, czy w Turcji jest trudno kupić nieruchomość? Jest bardzo łatwo. Od wybrania czegokolwiek, wynicza apartamentu, zajmuje to 3 dni i jest wszystko twoje. W 3 dni, wszystkie formalności. 3 dni formalności, ale za tym, to zależy jeszcze na przykład, jeżeli masz otwarte konto, pieniążki są na koncie, 3 dni. Czyli trzeba mieć tureckie konto, tak? To też jest bardzo łatwo otwarcie, zajmuje może z godziny czasu. My pomagamy. Upewniamy się, że wszystko jest tak, jak trzeba. I tylko 3 dni i już możesz się wprowadzać. Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt? Nie. W tym momencie od zeszłego roku obcokrajowcy nie mogą mieć kredytu, ale to bardzo szybko może się zmienić. Czyli kiedyś można było, a teraz tak. Nie? Tak. Znaczy jest. To zależy jeszcze, bo na przykład jeżeli się otwiera własną firmę, to jest szansa dostania kredytu. W tym momencie no jest to nie jest skomplikowane, tylko to troszeczkę zajmuje czasu. Są pewne rzeczy, że bardzo łatwo je obejść. Jeżeli ktoś naprawdę jest bardzo zainteresowany, to w różny sposób można to obejść i wszystko jest legalnie. Super. A powiedz mi, ile minimum trzeba by było mieć, żeby kupić apartament? No to są różne ceny, zależy też w różnych regionach Turcji. Tutaj właśnie w okolicy Oludni, Sfetie, no w tym momencie najtańsze jednopokojowe mieszkanie kosztuje 85 tysięcy funtów. A takie dwupokojowe to pewno ze 100 tysięcy trzeba było mieć? 120. 120 tysięcy w tym momencie, no to już sobie ktoś tam, ja ogólnie tutaj, jest taki okolica, że dużo jest Brytyjczyków. I my ogólnie bardziej w funtach. W funtach operujemy, ale też i w euro, też i w dolarach. No oczywiście w lirach. To zależy jeszcze od sprzedawcy, jaką walutę chciałby od sprzedaży. O, to też ciekawe. Czyli sprzedawca decyduje, w jakiej walucie. I decyduje, ile chce, za ile chce sprzedać. I w tym momencie jednak ten rynek się zmienia. Wcześniej mieliśmy bardzo, przez 2 lata czasu pandemii, ceny szły do góry. W tym momencie jest stabilizacja, niektóre inwestycje są zredukowane. To zależy też od sprzedawcy. To nie jest to, że to jest od lokalizacji bardziej, tylko po prostu od sprzedawcy ogólnie. Tak, może być to samo mieszkanie. Jeden może będzie chciał za 100 tysięcy, a drugi chce za 150. No, rozumiem. To zależy jeszcze. No, to takie jak prawa rynku, nie? Tak, prawa rynku, prawo sprzedawcy. Super, fajnie. To już może nie będę męczyć w takim razie. Damy po prostu link do tej waszej agencji nieruchomości. Rozumiem, że jakby ktoś chciał, to się może skontaktować. Zawsze mogę pomóc, mogę podpowiedzieć. Nie ma pytań byle jakich, ponieważ ludzka ciekawość, także zawsze mogę odpowiedzieć i poradzić i pomóc. Po prostu ja dam link do tej firmy i można sobie te aktualne ceny tam zobaczyć.
co ile kosztuje. I tam będzie też kontakt do Justyny, jakby ktoś chciał. Super, dziękuję pięknie. Proszę bardzo, też dziękuję. No, powiem Wam z tego, co udało nam się dowiedzieć, że no, nie jest już tak tanio w Turcji. Na pewno każdy słyszał o hiperinflacji, która według niektórych źródeł osiągnęła 80%. Tak więc faktycznie wszystko poszło w górę, w sklepach i tak dalej. No ale nadal jest taniej niż w Europie, bo jak się przeliczy, to jest taniej. Nieruchomości bym powiedziała, że kosztują mniej więcej tyle samo niż w Hiszpanii. A po rozmowach z ludźmi, którzy tu mieszkają, to no, wszyscy sobie bardzo chwalą. Tak więc jak ktoś chce mieszkać w ciepłym kraju, to myślę, że warto Turcję rozważyć. W Turcji nie jest właśnie najłatwiej z tą rezydenturą, z pobytem, bo jakoś z jakiegoś powodu Turcja strasznie się przed tym broni. Przepisy się zmieniają, więc może ja tu nie będę robiła wykładów, ale tak na dzień dzisiejszy to można być tutaj 90 dni bez wizy, a potem trzeba wyjechać i tak to się zmienia właśnie. Nieraz trzeba jakby 3 miesiące być i znowu można wrócić, a nieraz jakby pół roku aż trzeba być poza Turcją, żeby znowu przyjechać na 3 miesiące. A, jakby ktoś chciał mieszkać w Turcji... A to ja ci, wiesz, ja jestem żoną Turka, to dla mnie łatwo. Aha. Mm. Czyli od razu z automatu dostałaś... Nie. Turka moja dostaje od razu z automatu, tylko musi się zgłosić po prostu w urzędzie. A ty po 3 latach. Znaczy tak, ja najpierw musiałam się starać o pozwolenie na pobyt. Rezydenturę. Tak. Dawali na... Teraz mam na rok. Ale też dają, jak jesteś żoną i masz dziecko, to jest bardzo proste, bo wiedzą, że dziecko jest... Dziecko już jest Turkiem. Tak, Turkiem dokładnie. Mm-hmm. I to jest łatwo i dają nawet na 3 lata. Ale jeżeli ktoś przyjeżdża tak jakby na przykład, nie wiem, Polacy chcieliby zamieszkać w Polsce, to jest chyba inna procedura zupełnie. Także tutaj jest parę różnych. Po pierwsze, trzeba składać papier, pozwolenie rezydentury. A w tym momencie niestety w niektórych ciężko miejscach dają. Nie ma w ogóle pozwolenia. W niektórych tak. Są. Parę dni temu zmieniły się zasady. Można starać się rezydenturę przy zakupie nieruchomości. Było 85 tysięcy dolarów na TAPU, Title Deed. A teraz się zmieniło rzecz 200 tysięcy dolarów. Czyli jak kupię dom za 200 tysięcy, czy mieszkanie za 200 tysięcy dolarów, mm-hmm. to wtedy dostaję rezydenturę. Można mieszkać o rezydenturę, tak zwaną zieloną kartę, ale nie w każdym miejscu. Na przykład w Fetie można, ale tutaj nie. To też nie jest tanie. Znaczy, jeszcze za to trzeba płacić. Na przykład nawet rezydenturę jest ja za swoją kartę roczną musiałam zapłacić około 8 tysięcy lirów. A to nie jest źle, to jest tanio. To jest tanie. No tanio dla kogoś, kto zarabia w euro, ktoś zarabia w lirach, to nie jest tanio. To nie jest jeszcze ale źle. Na początku roku było chyba 6 tysięcy coś. No. Za to teraz osobę. Okej. Okay. Tak więc jakby ktoś chciał przyjechać tutaj na dłużej, niektóre takie osoby, które żeśmy poznali tutaj, to na przykład właśnie no nie mają tej rezydentury, nie chcą, nie mogą tego załatwić i po prostu od wielu lat przyjeżdżają tutaj na te 3 miesiące, potem wyjeżdżają, wynajmują mieszkania. Oczywiście wynajem mieszkania, taki długoterminowy, no jest tańszy, bardziej korzystny niż taki, wiecie, jak tam na Airbnb czy Booking.com, taki summer let. I teraz właśnie żeśmy też popytali się, jakie są ceny. I mniej więcej to oscyluje w granicach 15 tysięcy lirów za miesiąc. Tak, mniej więcej. Ale to wiadomo, zależy od regionu, zależy od standardu, tak więc tak tylko rzucam na wiatr i to też sobie można sprawdzić w internecie. Ale tutaj właśnie, gdzie jesteśmy, to właśnie dookoła są takie fajne domki, popatrzcie. Tam te niektóre domki mają hotele. Przepraszam. Niektóre domki mają baseny. Nieraz jest taki basen
dzielony, a nieraz bezpośrednio. Ten domek właśnie, o tu, o, widzicie? No, tak więc pozaglądałam sąsiadom do podwórka. Tam akurat nikogo teraz nie ma, ale w niektórych tam słyszymy ludzi, w niektórych ludzie mieszkają na stałe. Tak więc, no, jest dużo, dużo opcji. Nam Turcja bardzo się podoba. My w Turcji bardzo dobrze się czujemy. Turcy są tacy, mają takie podejście, takie bezproblemowe, wiecie, są po prostu bezproblemowi. Są pogodni, gościnni, bezproblemowi, nie są nachalni. My żeśmy się tutaj nie spotkali z jakimś takim oszukiwaniem i tak dalej. Być może ktoś tam źle trafi, na pewno też jest inaczej w takich super turystycznych miejscach, a inaczej też po prostu w miejscach, gdzie ludzie sobie żyją. No, tak więc ja polecam. Aczkolwiek my w tej Turcji na razie nie osiądziemy. Dla Was kilka takich podstawowych produktów, które kupujemy najczęściej i takie, które moje nowe odkrycia chciałam Wam polecić i powiem o cenach. Będę starała się poprzeliczać to na złotówki, bo dlatego, że jest tak duża inflacja tutaj w Turcji, że nawet podawanie tych cen w lirach to nie ma sensu, bo jak Wy przyjedziecie, to na pewno już będą inne ceny. W tej chwili za pomidory, ogórki płacimy od 20 do 50 lirów, zależy jaki gatunek i zależy w którym miejscu. Ale to mniej więcej można powiedzieć, że wychodzi około 5 zł za kilogram. Taki podstawowy chleb, ten nazywa się ekmek, to jest podstawowy chleb w Turcji, mimo że dla nas to jest raczej bułka niż chleb, bo to jest miękki w środku, po prostu taka bułka. I kosztuje w tej chwili około 1,20 zł. 7,50 lirów. Natomiast ja bardziej wolę ten chleb. Są takie placki chlebowe. On jest mięciutki w środku, ale trochę bardziej taki zbity niż tamten, bo tamten to takie powietrze. Więc polecam spróbować właśnie takie placki. I te placki kosztują 33 lira w tej chwili, czyli to by wyszło około 5 zł. Ale mam jeszcze dla Was takie moje odkrycie, całkiem niedawne. To są takie bardzo cienkie placki, ja zaraz pokażę, które można też kupić w markecie. Zobaczcie, one są olbrzymie, jak się rozłoży, to normalnie jak stół po prostu, takie bardzo, bardzo cienkie. I słuchajcie, z tych placków robi się gezleme, czyli to, co kupujemy zazwyczaj w restauracjach. To się nazywa jufka. I tu są akurat 3 sztuki, jak widzicie, w opakowaniu. I to też kosztuje około 30 lirów, czyli około 5 zł. To można sobie do tego kupić właśnie biały serek, też za około 30 lirów, czyli około 5 zł. I narobić sobie tych placków, tych gezleme, ile Wam, no, ile się zmieści do brzucha. Takie podstawowe masło, na przykład to jest pół kostki masła, tak? 125 gram. Zapłaciłam za nie 45 lira w tej chwili, czyli to by było około 7,50, jak dobrze przeliczam. Żółty ser. Tutaj jest duży problem z żółtymi serami, jest bardzo mało dobrych serów tutaj. Większość jest beznadziejnych, a ten jest dość dobry. Za ten zapłaciłam 130 lira, więc bardzo dużo za taki mały kawałeczek. 130 lira, to nawet nie będę próbowała przeliczać, bo to już dla mnie już się pogubię zaraz. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć,
że w marketach można kupić takie gotowe, lokalne dania w takich dużych marketach, dlatego jak jedziemy na zakupy, to raczej wybieramy takie Migrosy, bo w ogóle Migrosy są naszym ulubionym sklepem i wybieramy przynajmniej Migros 3M. Jest Migros Jet, to taki malutki, lokalny sklep, M Migros, 2M, 3M, 5M, przynajmniej 3M. Tam w tych 3M zobaczycie takie rzeczy, jak te na przykład na wagę, słuchajcie, bakłażany nadziewane ryżem, tutaj są papryki nadziewane ryżem, tutaj jest taka sałatka, to jest pieczony bakłażan, który jest potem tak długo gotowany, aż robi się z niego taka pasta, to jest wyborne, bardzo pyszne. I właśnie taka salsa z chili, z papryki, jak ktoś lubi ostre rzeczy, to zawsze dają jako przystawki w restauracjach. Tak więc jak ktoś nie chodzi po restauracjach tak jak my, a chciałby spróbować miejscowych dań, to polecam. No i oczywiście jest to też wersja budżetowa, bo za tą porcję zapłaciłam 78, za to 77 lira, to wychodzi około... Niech sobie przeliczę, 5, 10, 12 zł, coś w tym stylu, za sztukę, tak? I to jest trochę droższe, około 15 zł, tak mniej więcej wyglądają te ceny. I no, przecież nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała o słodyczach. Może powinnam zacząć od Turkish Delight, bo przecież w Turcji jesteśmy... I nie można po prostu tego nie kupić. Na bazarach, jak ktoś tutaj był na jakimś bazarze, to na pewno widział właśnie coś takiego. Często dają poczęstować i warto spróbować, bo wtedy będziecie wiedzieć, które kupić, które smakuje Wam najlepiej. Te na przykład są takie jakby galaretka z orzechami. One mają po prostu różny skład, różną konsystencję. Niektóre są smaczne, niektóre może mniej smaczne, no właśnie w zależności co kto lubi, więc warto spróbować. I są jeszcze, one można dostać w marketach albo właśnie na bazarach od razu zapakowane jakby w takie bombonierki, które można kupić może na prezent dla kogoś. I ja też polecam spróbować paszmak. My pierwszy raz jedliśmy go w Iranie. Słuchajcie, to jest jak wata cukrowa, ale to jest po prostu niebiańskie. To ma przepyszny taki waniliowy smak albo taki smak chałwy. Tutaj są kulki o trzech różnych smakach, tak więc można sobie wybrać. Ja zapłaciłam akurat za tą paczkę w markecie około 10 zł, tak więc nie jest to najdroższe, natomiast te bywają bardzo drogie, tak więc no, tego nie będziemy jeść garściami. Garściami natomiast możemy jeść sobie takie ciasteczka, które kosztują około 5 zł, uwielbiamy właśnie te kakaowe ciastka i to są też bardzo zdrowe, bo one mają bardzo dużo orzechów i właśnie jakieś różne płatki owsiane, takie różne rzeczy, takie ciastka zbożowe, bardzo pyszne herbatniki, tak więc gorąco polecam. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o winie, bo przecież my jesteśmy winiarze i zakochaliśmy się w tym niedrogim winie Maja, ale naprawdę jest wyborne, więc polecam. I od razu podpowiem, że jakby ktoś wybierał się dalej na wschód Turcji, warto sobie zrobić zapasy, bo są miejsca, gdzie w Turcji alkoholu kupić nie można. Można wszędzie pić, ale nie wszędzie można go kupić. Łatwiej jest kupić piwo i praktycznie piwo jest wszędzie. My nie pijemy piwa za dużo, ale czasem w gorący dzień lubimy wypić i to piwo Efes, właśnie to niebieskie, nie złote, stało się naszym ulubionym piwem. Tak więc polecam. Wszystko nic. Zaszalałaś, tyle ci powiem, po prostu. Królewskie śniadanie. Połóż te. Co w lodówce? Nie wiem, czy to tak mnie dobrze widać. Idę może tam do tego słońca.
Okej, okay, jemy frytki, bo tu Bela już się upomina, a tu tatuś już chłodzi. Tatuś. Uwaga. Frytki, już trzeci Jakub? Talerz pędzlujemy. Jakub, chcesz jeszcze? Chodź tu bliżej. No, właśnie, może na podzielimy, co? Tak, na, no, no właśnie, daj tutaj trochę, a resztę dla Jakuba, nie? Bo co? Dobre te frytki, nie? No, no dobre, dobre. Dobre to właśnie frytki. To jest najlepsze, wiecie co? Że w Turcji raczej frytki robią sami. Nie kupują tych mrożonych, tak jak dużo restauracji, nie wiem, tam w innych krajach, nie mówię, że akurat w Polsce. Ale w Turcji raczej frytki są robione. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.